Czy styl musisz wybrać jak najszybciej? Gdzie szukać tatuatora? Ile można zmienić przed sesją w projekcie dziary? Dzisiejszy film jest w całości poświęcony procesowi zdobywania dziary. Postaram się Wam dzisiaj przybliżyć cały proces zdobywania nowego tatuażu. Podejrzewam, że ten film przyda się najbardziej tym, którzy dopiero planują swój pierwszy tatuaż, ale równie dobrze może inni dowiedzą się czegoś nowego. Pamiętajcie też, że to nie jest proces ustandaryzowany, to nie jest typowe postępowanie w przypadku chęci zdobycia nowego tatuażu. To są tylko i wyłącznie porady, które ja daję Wam ze swojego doświadczenia, a więc również z doświadczenia osób, z którymi ja pracowałem lub które obserwowałem przy pracy. To może z kolei oznaczać, że tatuator, na którego traficie, będzie pracował kompletnie inaczej. Dlatego już na samym początku, jak zawsze podkreślę, pogadajcie z każdym tatuatorem, z jakim się umawiacie, czy to na 50, na 20, czy właśnie na pierwszą dziarę. Pogadajcie z nim o tym, jak chce pracować. Ale żeby nie przedłużać, lecimy z tematem. Po pierwsze, pomysł. Twój pomysł musi przede wszystkim zawierać motyw. Motyw jest to, co tatuaż ma przedstawiać. Mogą to być elementy pierwszoplanowe, jak i drugoplanowe. Może to być płaski tatuaż, ale może też mieć charakter trójwymiarowy. Może też mieć kształt na przykład sylwetki człowieka na tle budynku, czy lasu, czy czegokolwiek innego. Ja dzisiaj mam koszulkę z Dragon Balla i gdybym powiedział, że chcę mieć tatuaż z Dragon Balla i ta postać, nie wiem czy ją dobrze widać, czyli Buu, gdybym chciał ją mieć, to właśnie byłby motyw. Do motywu możemy też dołączać kolejne rzeczy, jak na przykład konkretną pozę, że niekoniecznie tak jak pokazany jest na tej koszulce, to też jest motyw. Czyli co tatuaż ma przedstawiać, ale to przedstawienie też wymaga nieco większej ilości szczegółów. Motyw nie zakłada też zazwyczaj ograniczenia do stylu, no chyba, że zakładasz, nie wiem, wydzielanie realistycznej twarzy, no to wtedy już niestety zawężasz sobie potencjalny wybór. Ale jeśli chcesz mieć na przykład las, co jest bardzo popularnym motywem, to ten las można zrobić na milion sposobów. Ten las może być kolorowy, może być czarno-biały, ten las może być dotworkowy, może być konturowy, oldschoolowy, jak tylko sobie wymyślisz. Tak naprawdę poza motywem jest ważnych jeszcze kilka innych rzeczy. Tak jak na przykład wielkość dziary. Często, szczególnie przy pierwszym tatuażu, możesz nie wiedzieć, jak powinna się układać dziara na skórze, czy jak dostosować dziarę do zagięć twojego ciała i tatuator powinien w tym pomóc. Ale myśląc o tym tatuażu, musisz też wiedzieć, jakie jego elementy są dosyć ważne. Czyli na przykład wracając do tego, co mówiłem o Dragon Ballu. Gdybym chciał tę postać z Dragon Balla wytatuować sobie w taki sposób, że głowa byłaby tym głównym elementem, no to wiem, że ta głowa powinna się znaleźć na płaskiej powierzchni lub tak wykorzystać zagięcia ciała, żeby była w miarę proporcjonalna, obojętnie z którego kąta na nią nie spojrzę. Tak więc wielkość też sporo powie, ponieważ nie może być na małym tatuażu zbyt wielu szczegółów, ale także powie, czy miejsce, które wybrałaś na tatuaż, będzie tym odpowiednim właśnie dla takiego pomysłu. Bo być może wzór, o którym myślisz, który masz w głowie, nie będzie pasował tak dobrze do tego miejsca, które wybrałaś czy wybrałeś. No i właśnie, miejsce na ciele. To miejsce, które wybierzesz, będzie miało też wpływ na to, jak duża ta dziara ma być. A więc wybierz miejsce dobrze, właśnie do postaci, ja bym polecał szczególnie przedramię. Jest dosyć prosty na początek, a też jest na tyle płaskie, że zmieści się na niej postać, jeśli jest cała, a nie tylko twarz. To postać będzie, powiedzmy, w takim formacie wertykalnym, czyli będzie wysoka i dość wąska. Tak samo jak przedramię, jest dosyć długie i wąskie, więc będzie bardzo dobrze się nadawało, żeby całą postać ująć. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie można tych postaci umieścić gdzie indziej, ponieważ to wszystko może zależeć od stylu i pomysłu tatuatora i też twojego. Tatuaż przede wszystkim powinien być dostosowany do naturalnych zagięć twojego ciała, do naturalnych proporcji i tego, jak twoje ciało się układa. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie na przykład o masę mięśniową, czy o jakąś dodatkową fałdkę na brzuchu. Tu chodzi przede wszystkim o te zagięcia, na które nie masz aż tak dużego wpływu, czyli zgięcie łokcia, albo kości, które masz pod mięśniami, pod skórą. One też zdeterminują to, jaki wzór będzie dobrze wyglądał w danym miejscu. I teraz pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi, ale wcale nie trzeba mieć wybranego stylu już w tym momencie. I zaraz powiem dlaczego. A teraz do sekcji komentarzy i napiszcie mi o tym, jakie najbardziej powalone akcje w salonach widzieliście, jakich byliście świadkami lub jakich sami doświadczyliście. Bo skoro już było ze strony tatuatorów, to może teraz warto opisać co nieco ze strony użytkowników dziar. Skoro już mamy te podstawy, czyli wielkość tatuażu, to gdzie ma być,
przede wszystkim motyw, czyli co ma przedstawiać, i być może już masz styl, ale jeszcze nie do końca, albo w ogóle nie masz, to przechodzimy do drugiego etapu, czyli wyboru tatuatora. I teraz zacznijmy od tej opcji, że już masz wybrany styl. Wybór stylu bardzo pomoże Ci znaleźć odpowiedniego tatuatora, ponieważ będziesz wiedział, czego szukać. Już mniej więcej masz w głowie to, jak ten motyw, jak ten wzór ma wyglądać. Jak finalnie powinien wyglądać po zaprojektowaniu go przez tatuatora. I też wiesz, na co zwrócić uwagę, szukając tatuatora po portfolio. Więc tak, zdecydowanie wybór stylu bardzo mocno Ci pomoże. Natomiast jeśli tego stylu jeszcze nie wybrałeś, czy nie wybrałaś, to spokojnie. Przy szukaniu tatuatora będziesz się prawdopodobnie kierować kompletnie innymi rzeczami, niż gdybyś miała czy miał już ten styl wybrany. Ale to nie znaczy, że to gorsze podejście. Będzie ciężej, będzie trudniej i możesz się spodziewać tego, że będziesz musiał czy musiała bardzo długo szukać tego tatuatora właśnie dla ciebie, ale to nie jest niemożliwe. I dlaczego ten wybór stylu może nastąpić po wyborze motywu, po wyborze miejsca itd., itd.? Ponieważ zwyczajnie często osoby, szczególnie które idą na swój pierwszy tatuaż, nie wiedzą, czego chcą. W tym znaczeniu, że nie znają określeń stylów, nie mają może tak dobrej wyobraźni, żeby sobie zwizualizować ten wzór, jak on powinien wyglądać, więc często szukają na przykład tatuatorów z polecenia. Załóżmy, że taką bazę 20 osób, 20 tatuatorów dostajesz i zaczynasz po kolei przeglądać ich portfolio na Instagramie, czy na Fejsie, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Czasem bywa tak, że po prostu w tym momencie właśnie, kiedy zaczynasz to przeglądać, nagle zdajesz sobie sprawę: kurde, tak, to jest właśnie coś dla mnie, coś takiego miałem na myśli. Nie masz pojęcia jeszcze, jak to się nazywa, jeszcze nie wiesz, jak ten tatuator pracuje, ale wiesz, że to jest mniej więcej to. Więc ten wybór stylu może pomóc, ale z drugiej strony czasem tak zawęża to pole poszukiwań, że możesz nie znaleźć czegoś, co uznasz za jeszcze lepsze do twojego pomysłu. Więc ważna kwestia. Wybór tatuatora to praktycznie połowa sukcesu. I dlaczego tak jest? Nie chodzi wyłącznie o to, żeby podobały ci się jedna czy dwie prace, czy żebyś dokładnie wiedział czy wiedziała, jakim stylu ten tatuator tatuuje. Nawet jeśli znajdziesz dwóch tatuatorów tatuujących dokładnie w tym samym stylu, przynajmniej tak opisujących swój styl, to jeden dotworkowiec będzie miał kompletnie inne prace od drugiego dotworkowca. No bo to jest już kwestia indywidualnych, może nie tyle naleciałości, co właśnie tego indywidualnego stylu. Bo nie byl stylu tatuatora ze stylami tatuażu. To są często dwie różne rzeczy i tatuatorzy działający w tych samych stylach potrafią się różnić diametralnie pod względem tego, jak ich prace wyglądają. Jeżeli szukasz właśnie po Instagramie tego swojego tatuatora, to musisz zwrócić uwagę nie tylko na te jedną czy dwie prace, które akurat Ci się spodobały, ale postarać się znaleźć wśród tych prac taki wspólny mianownik. Załóżmy, że zwracasz uwagę, że na większości tatuaży, które opublikował, jest na przykład głowa nieco większych proporcji niż reszta ciała. Powiedzmy jak te figurki pop. Jeśli znajdziesz takie wspólne mianowniki, to będzie Ci łatwiej zrozumieć, czego możesz się spodziewać, kiedy umówisz się z tym właśnie tatuatorem na sesję czy na wykonanie Twojej dziary. Postaraj się znaleźć właśnie te wspólne mianowniki na kilkunastu pracach. Być może zawsze tatuuje kontrastowo pierwszy plan do drugiego planu. Zawsze postać z przodu jest wyróżniona w jakiś sposób, postać czy dowolny inny motyw, a tło jest zawsze rozmyte albo może z kolorami, a przód jest zawsze czarno-biały. Może właśnie tylko kolorowe tatuaże robi, a z kolei może tylko czarno-białe. Może w ogóle nie tykać wzorów geometrycznych, za to świetnie czuć się we freestylu czy w watercolorze. Takie szczegóły powiedzą Ci ogromnie dużo, kiedy będziesz szukać tatuatora właśnie dla siebie. Więc jeśli nie szukasz ich z polecenia, a robisz to samodzielnie, to pytanie, gdzie szukać? No i tutaj sprawa nie jest aż tak ciężka, jak mogłoby się wydawać. Bo do dyspozycji mamy chyba najsilniejsze rzeczy, jakie tylko możemy, czyli social media. Każdy tatuator, który już dłużej pracuje, ma swój profil na Instagramie, który zazwyczaj traktuje się jako portfolio, i także Face'a. No ja na przykład wolę rozmawiać na Face'ie, a szukać prac na Instagramie. A jeśli kompletnie nie wiesz, od czego zacząć, nie masz znajomych, którzy mogliby Ci to polecić, nie należysz do naszej grupki na Facebooku, w której możesz o takie rzeczy zapytać, to wtedy możesz użyć Google Maps, gdzie albo po lokalizacji, albo zawężając wyszukiwania do konkretnego obszaru, możesz wpisać na przykład salon tatuażu albo studio tatuażu i zobaczyć, gdzie w okolicy takie salony się znajdują. Zwracaj uwagę na to, jakie opinie, jakie oceny dostają tatuatorzy czy salony w social mediach czy na Google, ale nie traktuj tego jako taki główny wyznacznik. Pamiętaj, że czasem po prostu ktoś może obniżać ocenę za to, że miejsce mu się nie podobało, mimo tego, że dziara jest świetnie wykonana. Przypomnę to, o czym często mówię, czyli idź do tatuatora, nie do salonu. Nawet jeśli pójdziesz do salonu z ulicy,
i polecą ci, czy menedżer, czy ktoś inny poleci ci, słuchaj, rozumiem pomysł, ta osoba, ten tatuator będzie dla ciebie idealny, to nie guć się na niego tak od razu, przejrzyj najpierw jego pracę i zastanów się, czy to jest właśnie to. I teraz coś, o czym pewnie dużo z was myśli, czyli czy pisać do wielu tatuatorów, czy pisać do jednego, no bo załóżmy, że znalazłem 5 takich, z których każdy ma coś unikalnego i w każdym tym stylu indywidualnym coś mi się podoba, ale jeszcze nie do końca wiem, którego bym wybrał. Wybierz jednego. I to zwyczajnie z takich powodów czasowych. Zaoszczędzisz ten czas innym artystom, którzy poświęciliby go, żeby z tobą rozmawiać, dopytywać się o szczegóły dotyczące wzoru, i też zaoszczędzisz go sobie, no bo prowadzenie rozmów z 5 artystami to nie jest to samo, co prowadzenie i tłumaczenie dokładnie tego samego jednej osobie. Też padały pytania na przykład o to, czy tatuator stworzy dla mnie projekt tylko po to, żebym mógł podjąć decyzję, czy do niego w ogóle pójdę. Pamiętaj, że dla tatuatora to przede wszystkim praca. To jest sztuka, to jest pewna forma spełnienia artystycznego często, ale to przede wszystkim praca. Więc jeśli ktoś miałby poświęcić kilkanaście godzin na stworzenie dla ciebie projektu, żebyś ty w ogóle mógł czy mogła stwierdzić, no dobra, pójdę do ciebie, no to nie jest fair po prostu. To jest takie traktowanie cudzego czasu jak czegoś darmowego. A nie oszukujmy się, skoro to jest ich praca, to powinni mieć za to zapłacone. Podając własny przykład, to trochę tak, jakbym ja dostał zlecenie na nagranie komuś filmu i ten ktoś powiedział, to wiesz co, to nagraj mi film, a ja wtedy ci powiem, czy cię zatrudnię. No to ja muszę cały swój czas, uwagę, sprzęt, wszystko transportować, nagrywać, montować, a potem ktoś mi może powiedzieć, że w sumie to dziękuję. No to równie dobrze mogę mu wysłać portfolio filmów, które już zrobiłem, i na tej podstawie ktoś się może zdecydować. Znalezienie odpowiedniego tatuatora może też pozytywnie wpłynąć na dziarę w tym znaczeniu, że będzie umiał ci dokładnie wyjaśnić, co warto zrobić, z czego może warto zrezygnować, co warto zmienić. Ja tak miałem na przykład ze swoim Darthem Bane'em na przedramieniu. Ten pan wyglądałby znacznie inaczej, gdybym zrobił go tak, jak chciałem początkowo. Jeśli nie orientujecie się w świecie Gwiezdnych Wojen, to Darth Bane w ogóle był mało razy pokazany. I to jest wersja Disneyowa, która jest inna od tego, co przedstawiano w innych miejscach. Rzucił mi się w oczy projekt jego maski i ten Darth Bane miał taką maskę jakby z ogromną liczbą kolców. Troszkę jak z klipu Slipknota, ale tak delikatnie. Ten Darth Bane w moim pomyśle właśnie miał mieć tę maskę, ponieważ był bardziej mroczny, ta postać była taka, wiecie, mięsista. A no, Wojny Klonów były takie, no, Disneyowe, bardziej bajkowe. Ale tatuator, który mi to robił, czyli Pimto, bardzo dobrze wytłumaczył mi właśnie tę zależność, że jeśli mamy cały rękaw, który jest w określonym stylu i w tej jego stylistyce, jeśli dołożymy nagle tutaj element, który ma pierdyliard szczegółów, gdzie pozostałe wcale tak nie wyglądają, to złamie kompozycję całego rękawa. Do tej pory, za każdym razem jak patrzę na ten rękaw, wiem, że to była dobra decyzja. Więc warto wybrać takiego tatuatora, który dobrze nam doradzi i który będzie potrafił wytłumaczyć, dlaczego warto coś zmienić. A to właśnie skupia się głównie na dobrym wyborze tego tatuatora. Oczywiście punkt konieczny na takiej liście, czyli czy mogę pytać o wycenę tatuażu. W jednym z poprzednich filmów mogliście usłyszeć o tym, jak tatuatorzy w serii Tatuatorzy mówią, wypowiadali się na temat pytań, które ich drażnią. I było tam pytanie o cenę. I teraz nie chodzi o to, że ktokolwiek śmie pytać o tę cenę, w ogóle idź parobie, precz, jak ci powiem, ile masz zapłacić, to po prostu wyjmiesz hajs i tyle. Nie, to tak nie ma wyglądać. Kwestia wyceny jest troszkę bardziej złożona, ponieważ żeby wycenić tatuaż, tatuator musi wiedzieć, ile na niego poświęci czasu, no bo tak naprawdę w przypadku takiej usługi, to jego czas jest główną walutą. Jeśli nie powiesz mu, jaki ma być duży, co ma przedstawiać, bo to też czasem może znacząco wpłynąć na długość i projektowania, i wykonywania takiej dziary, czy na przykład nie powiesz mu, gdzie ma być umiejscowiony, to też sporo zmienia, to nie będzie mógł tego projektu wycenić, no bo nie będzie wiedział, ile musi czasu poświęcić, a skoro nie będzie wiedział, ile musi czasu poświęcić, to nie będzie wiedział, ile mniej więcej mógłby w tym czasie zarobić. Mam taki i taki pomysł, już troszeczkę sobie porozmawialiście, ile taki tatuaż mógłby kosztować? Co usłyszycie, jeśli zadacie takie pytanie? Ja jestem fanem pytania o widełki, ponieważ z jednej strony nie wymuszasz deklaracji od kogoś, ile to będzie kosztować, a nie oszukujmy się, jak ja jestem na miejscu usługodawcy, gdzie na przykład przy produkcji filmów tak się zdarza i ktoś nie poda mi zbyt dużej liczby szczegółów, to zawsze delikatnie zawyżam, bo obniżyć zawsze można taką wycenę. Natomiast podwyższyć już mało, który klient się zgodzi na podwyższenie. Jeśli pytacie, to pytajcie o widełki. Chyba, że tatuator rozlicza się per sesja. Czyli na przykład wie, że wasz tatuaż
zajmie mu wykonanie w połowie sesji. 500 zł, połowa sesji. Czyli za całą sesję 1000. I być może tak się rozlicza, więc wtedy będzie wam dużo łatwiej mniej więcej wiedzieć, ile zapłacicie. Chociaż i tak jestem fanem właśnie tych wspomnianych widełek. Jeśli traficie na tatuatora, który rozlicza się godzinowo, tym bardziej poda wam widełki. Każdy projekt troszeczkę inaczej się robi. To też zależy od tego, jak ktoś znosi tatuowanie, bo jeśli przerwy są dłuższe, to jednocześnie on więcej czasu poświęca na wykonanie tej dziary. Czasem jest to szybciej niż mógłby przewidzieć, więc zapłacicie mniej. Czasem jest to dłużej niż przewidywał i zapłacicie troszkę więcej. Warto wtedy podpytać na przykład o stawkę godzinową, czy mniej więcej ile to może kosztować, żeby na przykład powiedział no między 500 a 700. Lubię zawsze wiedzieć, kiedy idę do kogoś, ile maksymalnie mogę zapłacić, więc takie widełki to dla mnie dobre rozwiązanie, bo zawsze się nastawiam na tę najgorszą, w cudzysłowie, najgorszą opcję, czyli że zapłacę jak najwięcej. I wtedy czasem się zdarzało tak, że płaciłem mniej, czasem się zdarzało tak, że płaciłem dokładnie tyle, czyli maks. Ale wycena i koszt tatuażu to jest tak indywidualna kwestia dla każdego artysty, że znowu wrócę do tego, co już mu podkreślałem, czyli do tego, że musisz z artystą porozmawiać o tym, jak pracuje. Czyli między innymi, jak się rozlicza za sesję. Czy godzinowo, czy za projekt, czy dolicza tworzenie projektu do kosztów sesji i tak dalej. W tym samym czasie, kiedy szukasz tatuatora, dobrym pomysłem jest od razu szukać grafik referencyjnych. Jeśli mam postać z jakiejś kreskówki, anime, gry i tak dalej, to te grafiki będą dosyć proste do znalezienia. No jak już mówiłem, na tym przykładzie pozostańmy, czyli mamy tego pana z Dragon Balla. No to ja mam mnóstwo podobnych grafik i to będą grafiki poglądowe, referencyjne, każdy to inaczej troszeczkę nazywa. To będzie coś takiego, co pokaże tatuatorowi, jak chcesz, żeby to wyglądało. I to może być na przykład poza. Zdarzało mi się tak, że wybierałem jakąś grafikę, z której podobał mi się tylko jeden element. Na przykład to, że postać była ustawiona bokiem i miała jeden z profili bardzo wyraźnie zaakcentowany, drugiego prawie nie było widać. I wtedy tłumaczyłem tatuatorowi, cały ten obrazek mi się nie podoba sam w sobie, nie chcę mieć takiej dziary, ale podoba mi się to, jak ta postać jest ułożona i chciałbym, żeby w taką stronę na przykład patrzyła, czy żeby jeden z profili był mocniej pokazany. Więc nie musicie szukać grafik tak idealnie dopasowany do tego, co macie w głowie, bo to będzie bardzo ciężkie i jest mała szansa, że to znajdziecie. Dlatego możecie też wybierać grafiki i wskazywać na nich konkretne elementy, które wam się podobają. Zobacz ten obrazek, na którym jest kontur, sylwetka człowieka i na tle budynku i mówisz chciałbym mieć taką postać, czyli tego Bu, który jest tylko sylwetką, nie ma żadnych szczegółów, jest dosłownie tylko obrysowany i wypełniony na tle na przykład planety. Więc w taki sposób, jeśli będziecie to tłumaczyć, to tatuatorowi będzie dużo łatwiej to zrozumieć. Ale ponownie, to jest sposób, z jakiego ja korzystam i do tej pory było super, ale być może tatuator, którego wy wybierzecie, będzie pracował inaczej. O ile grafiki poglądowe zawsze warto mieć i nikt się za nie nie obrazi, o tyle dobrze jest też szukać jak najbardziej podobnych do siebie. Żeby jedna nie była całkowicie czarno-biała, a druga przesadnie zastana kolorami. Jeśli tego dobrze nie wytłumaczycie, to może budzić pewien problem, bo tatuator na to popatrzy i zobaczy, że kompletnie dwie różne rzeczy. I nie będzie wiedział, co tak naprawdę jest dla was najważniejsze. Można powiedzieć, że ten wybór grafik poniekąd jest takim momentem kontroli waszej nad tym, co się będzie działo z tatuażem. Jeśli tatuator nie może znaleźć tych wspólnych mianowników, nie usłyszy tego od was, stara się po tym pomyśle, który opiszecie, jak najwięcej tych szczegółów i tych konkretów wyciągnąć, ale czasem po prostu tego brakuje i nie ma jak was dopytać, albo wy nie potraficie tego wyjaśnić, to on rzuci okiem na takie kilka bardzo różnych grafik, zaplanuje to dokładnie tak, jak wy to opisaliście, ale tam, gdzie tych informacji mu brakuje lub których nie może zrozumieć, zaprojektuje to zgodnie ze swoim stylem. Więc znowu, ten wybór tatuatora jest bardzo ważną kwestią. A skoro już mówimy o tym wyborze i tak wałkuję ten temat i wałkuję, no to właśnie, rozmowa z tatuatorem. To jest podstawa wszystkiego, zawsze rozmawiajcie, to jest usługa, która jest bardzo kreatywna. Mnóstwo aspektów tej pracy wymaga bardzo dobrej nici porozumienia. I chociaż dużo osób bardzo dużą uwagę przykłada do tego, jaki tatuaż ma znaczenie, to często tatuatorowi nie jest potrzebne. To, co zawsze się przyda, to są kwestie techniczne, to są jakieś szczegóły, to jest to właśnie ten motyw, czyli co ma przedstawiać, gdzie ma się znaleźć, jakie ma być wielkości. Opisy stylów, grafiki poglądowe, które mu powiedzą często więcej niż to, co wy potraficie mu opisać. Natomiast znaczenie zawsze warto dodać, ale szczerze mówiąc, ja się złapałem już na tym, że wysyłałem kiedyś taką kartkę A4 z tym, co to znaczy i sam potem zauważyłem, że to kompletnie nie miało nic do powiedzenia. Zapytaj tatuatora o kilka rzeczy. Jak pracuje? To jest bardzo ogólne stwierdzenie, ale może na takie pytanie odpowie w sposób, którego nie przewidziałeś czy nie przewidziałaś. Kiedy dostaniesz wzór? Najczęściej jest tak, że ten wzór dostaje się dosyć późno, niedługo przed sesją lub
tuż przed sesją. Ale być może twój tatuator akurat pracuje w ten sposób, że ci go wyśle na długo przed. Ile w przybliżeniu może kosztować taki tatuaż? Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, w momencie, kiedy tatuator będzie miał wszystkie podstawowe informacje potrzebne do wyceny, wtedy warto go zapytać o to, ile mniej więcej może kosztować, czyli te widełki. Czy musisz wpłacić zadatek i jeśli tak, to ile? Czy otrzymasz potwierdzenie? Co w przypadku, kiedy ty zmienisz datę sesji albo kiedy nie możesz pojawić się na tej sesji już umówionej? A co w przypadku, kiedy tatuator nie będzie mógł pojawić się na sesji, którą wspólnie uzgodniliście? Możesz też zawsze zapytać o to, czy po prostu czuje twój pomysł. Czasem jest tak, że nam się wydaje, że ktoś idealnie do nas pasuje, a on po prostu tego kompletnie no, nie czuje. Nawet mi się zrymowało. Jeśli dostaniesz projekt przed sesją, na długo, powiedzmy mailowo czy przez Facebooka, duża szansa, że będziesz chcieć coś w tym poprawiać i zmieniać. Święte twoje prawo. Ale pamiętaj, że warto słuchać tatuatora w kwestii tych uwag co do umiejscowienia, wielkości i przesuwania każdej kreski z osobna. Lepiej dobrze wybrać i potem mu zaufać, niż kłócić się o każde 2 cm kreski. Jeśli dostaniesz projekt tuż przed sesją, to najprawdopodobniej tatuator skonsultuje z tobą jeszcze ten wzór właśnie kiedy już będziesz na miejscu w studiu i przed dzieraniem faktycznym będzie jeszcze ten czas na wprowadzenie drobnych zmian. Mi się zdarzyło tak, że tatuator przedstawił mi 3 wersje tego samego projektu. One się różniły między sobą mniej więcej w 10-20%. Zmieniał warstwy w Photoshopie i po prostu jedną ukrywał, drugą pokazywał i pytał mnie, która będzie moim zdaniem lepsza. Wytłumaczyłem, dlaczego coś mi się podoba. On jeszcze potrzebował chyba godzinki, żeby to dopracować i dzieraliśmy i wyszło tak. No na pewno raczej tatuator się nie ucieszy, kiedy powiesz, to nie jest coś dla mnie. Dlatego tak dużą wagę zawsze przykładam do tego, żeby wybrać dobrze tatuatora, żeby wysłać odpowiednie informacje i żeby wysłać bardzo dobrze dobrane grafiki poglądowe do tego, co bym chciał otrzymać, żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji. Jeśli czegoś nie wyjaśniłem, jeśli o czymś zapomniałem, to ten tatuator dobrze wybrany zrobi coś, co mi się nawet spodoba bardziej niż mój własny pomysł. Ile można w takim wzorze jeszcze zmienić przed sesją? To zależy oczywiście od podejścia tatuatora. Moi goście w jednym z ostatnich filmów mówili o tym, że ten dany tatuator, w tym wypadku tatuatorka, mówiła, że powyżej 4 godzin tuż przed sesją no już nie zmienia. Jeśli te 4 godziny zostaną przekroczone, to po prostu sesja się nie odbywa. Ale też znam takich, którzy na przykład powyżej 2 godzin nie będą już tatuować. Więc to dużo zależy od tego indywidualnego tatuatora, dlatego cały czas powtarzam, rozmowa z artystą. Grunt, żeby się zmieścić w pewnym czasie. Jeśli to są jakieś szczegóły, dodatkowo artysta ma wszystko przygotowane na przykład na tablecie w Photoshopie, to te zmiany mogą być dużo szybsze. Więc jeśli wyrobicie się czasowo przed tą sesją, to będzie git. A czego na pewno nie można zmienić? No, jeśli cały projekt ci się nie podoba, jeśli tatuator miałby go projektować od zera, to no, tego się nie da po prostu zmienić, żeby w tego samego dnia jeszcze to wytatuować. Mało znam przypadków takich, które myślę, że udałoby się im przeprojektować calutką dziarę od zera na przykład w 2 czy 3 godziny. Jeśli cały projekt ci się nie podoba, to niezależnie od kwestii jakichkolwiek innych, moja porada, nie dziaraj tego. Nie rób sobie dziary, która ci się nie podoba tylko dlatego, że już się nastawiłaś czy nastawiłeś na to, że dzisiaj będziesz mieć dziarę. Nie dość, że wydałem kasę, ból był i się nacierpiałem, do tego jeszcze trzeba było wydać hajs na jakieś rzeczy do gojenia dziar, do tego jeszcze to myć, przewijać, tyle nie mogłem ćwiczyć. Jeszcze jesteś niezadowolony z efektu? Daj spokój. I teraz coś, o czym wszyscy w takiej sytuacji pomyślą. No, nie podoba mi się, więc rezygnuję. No bo to jest jedyne, naprawdę, to jest jedyne słuszne rozwiązanie, jeśli i tatuator nie może tego dostosować i ty wiesz, że to kompletnie nie jest coś dla ciebie. Co w takim razie z kasą? Co z czasem? No, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Powiem wam, jak ja bym zrobił. Jeśli wpłaciłbym zadatek i tatuator projektowałby mój tatuaż od zera, to z pewnością tego zadatku nie żądałbym w ogóle z powrotem. Poza tym jest to zadatek, nie zaliczka. To też jest drobna różnica w prawie. Po prostu z tej przyczyny, że też jakby obracam się w świecie usług. Nawet jeśli ktoś nie jest zadowolony do końca z mojej pracy, ale ta praca została wykonana w taki sposób, w jaki uzgodniliśmy to. Efekt końcowy może być inny, ale ja tę pracę wykonałem, to chciałbym chociaż mieć ten zadatek. Też jest właśnie między innymi po to, że wpłacasz to na poczet sesji, ale z drugiej strony, jeśli nie dogadasz się z tatuatorem, a on już w to włoży pracę, to jest jakby jakiś tam procent wynagrodzenia, który otrzymał za ten czas, który włożył w projektowanie twojego wzoru. Więc czy jeśli zrezygnujesz przed sesją, to dostaniesz zadatek z powrotem? Najpewniej nie. Czy możesz żądać go z powrotem?
ja bym na twoim miejscu nie żądał. Bo nie zakładam nigdy złej woli takiego tatuatora, to jest po prostu kwestia moim zdaniem niedogadania się, ale przyjąłbym na siebie ciężar tej decyzji, bo to ja przyszedłem do niego. I to mówię kompletnie serio, jako klient. Bo nie mówię tego z perspektywy tego, że znam tatuatorów i teraz im nie chcę nabrudzić. Broń Boże, to jest po prostu kwestia takiej przyzwoitości i uczciwości. Ktoś wykonał pracę, ta praca mi się nie spodobała, ale nie zrobił jej źle w tym znaczeniu, że chciałem kółko, zaprojektował mi trójkąt. No nie, po prostu się nie dogadaliśmy i ja źle wybrałem być może. Czy natomiast tatuator może żądać od ciebie jakiegoś dodatkowego zadośćuczynienia? W drugą stronę, moim zdaniem nie. Nie zakładałbym złej woli, czyjejkolwiek. Ani tatuator nie powinien zakładać mojej złej woli, ani ja nie powinien zakładać jego złej woli. To jest po prostu kwestia być może niedogadania się, niedobrania dobrego i tak dalej. Po prostu bym się rozstał, powiedział, słuchaj, dziękuję. Rozumiem, że poświęciłaś, czy poświęciłeś czas na przygotowanie tego wzoru. Rozumiem, że ten zadatek przepada. Być może umówmy się na inną sesję, a być może po prostu nie czuję twojego stylu i rozstajmy się po prostu w dobrych stosunkach, ale nie róbmy tego tatuażu dzisiaj. I powiem wam, że większość tatuatorów, których znam, podejrzewam, że dokładnie to samo by powiedziała w drugą stronę, czyli słuchaj, nie róbmy dzisiaj tego tatuażu, po prostu nie ma sensu go robić na siłę i that's it, i się żegnacie. Więc, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego procesu, to jest tylko wycinek całego i mógłbym o tym gadać godzinami. Zresztą widzę na ekranie, że już tak koło godzinki się zbliżam, więc naprawdę się rozgadałem. Wiele jakichś drobnych szczególików, które też są ważne dla całego tego procesu. Więc jeśli macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzu. Zależy mi na tym, żeby wszyscy i klienci, i tatuatorzy, żeby byli szczęśliwi, żeby robili sobie te dziary, po prostu je kocham i chciałbym, żeby się wszyscy dogadywali, ale dużo jest po prostu nieporozumień i bardzo chciałbym te nieporozumienia wyjaśnić z obydwu stron, żeby i tatuatorzy byli szczęśliwi, i klienci. A jako, że sam jestem klientem, to mi też na tym bardzo zależy. A dodatkowo wspominałem podczas filmu o serii Tatuatorzy Mówią. Pewnie część z was już je widziała. Tamte nagrania, które przeprowadziłem pół roku temu, no już powolutku się kończą i już ich nie będzie tak często. Dlatego warto zaprosić nowych artystów, którzy usiądą przed moją kamerą i po prostu ze mną pogadają na kilka wybranych tematów. Więc jeśli jesteś tatuatorką lub tatuatorem i masz ochotę wpaść do Warszawy, bo niestety, no tutaj muszę przeprowadzić te nagrania, na dole, w opisie filmu, znajdziesz link do formularza Google. Zrobiłem taki formularz, żeby po prostu ułatwić sobie całą pracę. Ten proces będę wałkował jeszcze sporo razy. Pojawią się w najbliższych tygodniach takie filmy, które powinny wam jeszcze dodatkowo pewne aspekty bardziej szczegółowo wyjaśnić, ale na dzisiaj to już koniec. Więc żegnam się z wami, widzimy się za tydzień o 17:30, no i co? Siema!